Polak, Węgier. Cześć. Sia. Dzisiaj mamy specjalny dzień, pamiętasz? 23 marca to Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Oczywiście, że tak. Wspólne losy, bohaterowie, wrogowie i przyjaciele. Wszystko to sprawiło, że między naszymi narodami zrodziła i utrwaliła się głęboka przyjaźń. Ważny jest pochodzący z Węgier i wybrany w czasie lekcji król Stefan Batory. Pamiętaj o Józefie Bemie, węgierskim bohaterze narodowym, który był naczelnym wodzem powstania węgierskiego w 1848 roku. Proszę bardzo. Podczas wojny polsko-bolszewickiej w krytycznym momencie Węgry pomogły Polsce nieodpłatnie, wysyłając amunicję oraz broń. Później premier Węgier, Paltelki, stanowczo odmówił Adolfowi Hitlerowi możliwości ataku Polski z terytorium Węgier. Finalnie 12 marca 2007 roku Parlament Węgier uznał dzień 23 marca Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, a 4 dni później analogiczną uchwałę podjął polski Sejm. Jak to mówią, Polak, Węgier, dwa tanki.